Wyrzeczu Górnym, w pięknej parafii świętego Marcina. Spotykamy się dzisiaj z przedstawicielką Matek w Modlitwie. Piękny ruch. I oczywiście w ramach Tygodnia z Ewangelią, kolejnego Tygodnia z Ewangelią. Nasze myśli krążą koło talentu, więc Pani Małgorzato, ja mam takie pytanie. Jak w Waszym ruchu, w Waszej grupie, w Waszej wspólnocie próbujecie definiować słowo talent? Talent? Myślę, że to jest jakiś dar od Boga, jakaś umiejętność, zdolność, jakieś takie przekonanie, że ja to potrafię, że ja to mogę, że mam te zdolności. Chcielibyśmy poznać charakterystykę tego ruchu. No, ruch wiąże się z jakimś poruszeniem, poruszeniem serca. Bardzo byśmy chcieli usłyszeć, jak to jest z Wami, skąd się w ogóle wzięliście, kto pierwszy, kto był założycielem tego, kto jest prokursorem jakimś takim, który macie wzór jakiś w tym temacie. Może zacznę od siebie. 4 lata temu to już będzie. Miałam przekonanie, że powinnam iść na studium teologii rodziny. Zupełnie nie rozumiałam, dlaczego takie uczucia gdzieś budzą się w moim sercu, ponieważ już wtedy byłam 50+. Ale na tyle mocno pracowało to we mnie, że zdecydowałam się podjąć naukę w diecezjalnym studium teologii rodziny. Nie bardzo wiedząc, po co tam właściwie jestem. Podczas spotkania takiego wieczornego przy kolacji po kursie Recera w Hałcnowie opowiadaliśmy o sobie. Byli również doradcy rodzinni, którzy już praktykują, po prostu przychodzą, żeby się dokształcić, czegoś jeszcze dodatkowo dowiedzieć. I w takiej przypadkowej rozmowie jedna z koleżanek powiedziała, że ona reprezentuje ruch Matek w Modlitwie z Cieszyna. To hasło od razu jakoś zabrzmiało w mojej głowie, nie tyle w głowie, co w moim sercu. I ja wtedy, naprawdę w tym momencie, poczułam i zrozumiałam, po co ja przyszłam na studium teologii rodziny. Ponieważ nie czułam się na siłach, żeby być doradcą rodzinnym, żeby pracować w poradni rodzinnej. Natomiast wierzyłam w to, że Jezus mi pokaże obszar, w którym ja się znajdę. I to tam właśnie się stało. Wróciłam do domu, zaczęłam szukać w internecie ruchu, informacji na temat ruchu. Oczywiście znalazłam, mamy w Polsce, w Białymstoku, koordynatorkę krajową, pani Lucyna Dec. No i diecezja białostocka jest kolebką właśnie Matek w Modlitwie w Polsce. Oczywiście tam szybciutko zadzwoniłam, podany jest kontakt. Powiedziałam, że gdzieś w moim sercu budzi się taka potrzeba, że poprosiłam o modlitewniki. A gdzieś za miesiąc pocztą przyszły modlitewniki, z których korzystają Matki w Modlitwie podczas swojego spotkania. I to jest właśnie ten modlitewnik. Wszystkie grupy matek na całym świecie mają jednakowy harmonogram spotkania i jednakowe modlitwy. No więc właśnie ja miałam te 2 książeczki i zaczęłam powoli omadlać grupkę matek w modlitwie. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, czy to będzie jakaś taka moja rodzinna, kogo ja do tego zaproszę, ale miałam wewnętrzne przekonanie, że ja to chcę zrobić. No i tak upływał czas, upłynął właściwie ponad rok od tego właśnie impulsu. Skończyłam studium i już wiedziałam, co chcę robić. Przyszłam właśnie w czerwcu tutaj do naszego księdza proboszcza Jana Walusia i właśnie powiedziałam takie słowa. Proszę księdza,
dostałam talent, którego nie chciałabym zakopać. I właśnie to jest niezwykłe, to jest nieprawdopodobne, że dzisiaj rozmawiamy o talentach i przypomniało mi się to właśnie, jak ponad 2 lata temu taka była rozmowa i że ja nie chcę zakopać tego talentu, dlatego przynoszę materiały, ponieważ już miałam te materiały z Białegostoku, żeby przedstawić księdzu proboszczowi, na czym polega działalność takiej grupki modlitewnej, prawda? Po wakacjach przeprowadziliśmy rozmowę, ksiądz proboszcz pobłogosławił zamysł. I dokładnie 2 lata temu, 16 września 2019 roku, po raz pierwszy spotkaliśmy się tutaj w tej naszej salce. Nie wiedziałam, kto przyjdzie na to spotkanie. Na jednej ze mszy świętych już na początku września ksiądz proboszcz ogłosił, krótko powiedział o tym ruchu na koniec mszy świętej w ogłoszeniach. I tak właśnie się zastanawiałam, kto przyjdzie na to spotkanie, czy w ogóle ktoś przyjdzie na to spotkanie. Przyszło 12 osób. Byłam w różnym wieku oczywiście, przyszły babcie, przyszły młode mamy, mamy w średnim wieku. I tak to się zaczęło. Od tego czasu, w każdy poniedziałek po wieczornej mszy świętej, spotykamy się tutaj w tej salce. Wielkie dzieła Boże. Ja mam takie pytanie, jak wygląda takie spotkanie poniedziałkowe? Jak wygląda taka modlitwa? Jaki jest styl tej modlitwy? Jest rzeczywiście taki program spotkania, tak jak tutaj widać na stole, jest krzyż, jest Pismo Święte, świeca, czyli Słowo Boże, światło Chrystusa, krzyż. Jest koszyk, a w koszyku znajdują się imiona naszych dzieci zapisane na okrągłych krążkach papieru. Dlatego to są koła, ponieważ miłość Boga do człowieka jest nieograniczona, prawda? Na początek wzywamy Ducha Świętego, żeby przewodniczył naszemu spotkaniu. Następnie jest 9 modlitw, które odmawiamy w takim porządku, jak tutaj sugeruje ten nasz modlitewnik. I na koniec zawsze wkładamy imiona naszych dzieci do koszyka i w jakiejś takiej osobistej modlitwie powierzamy, oddajemy Bogu nasze dzieci i wszystkie sprawy z tym związane. Pani Małgosiu, na koniec naszego spotkania dzisiaj bardzo byśmy chcieli, żeby Pani zachęciła do tego ruchu, zachęciła do tego miejsca. Powiedziała może kilka słów do matek, które może się czują źle, może są w jakiejś trudnej sytuacji. Żeby tak bezpośrednio do kamery powiedzieć kilka słów. Jeśli można, bardzo prosimy o to. Chciałam bardzo serdecznie zaprosić wszystkie mamy na spotkanie właśnie takich grupek. Mamy ich tutaj w naszej diecezji kilka, jest w czym wybierać. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Ja sama doświadczyłam wielu łask, pomocy, mocy dla siebie, dla moich dzieci, dla całej rodziny. Takie spotkanie takie spotkania, wspólna modlitwa umacnia nas, jednoczy, dodaje sił do wspólnego gdzieś zmagania się z trudnościami, problemami, które niesie współczesne życie. Razem nam jest łatwiej, razem nam jest lżej. Wspólnie prosimy Boga o pomoc. Wspólnie powierzamy nasze dzieci Jezusowi. I prosimy, żeby On się tym zajął. Także wzajemna przyjaźń, dyskrecja, chęć pomocy, wspólna modlitwa. To wszystko nas niesłychanie umacnia i dodaje sił. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam do uczestnictwa w takiej formie modlitwy, w takiej formie również wspólnotowej. Bardzo dziękuję za wszystko.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogłam się podzielić, opowiedzieć o tym wspaniałym ruchu. Szczęść Boże. Szczęść Boże.